Hej, hej, witam was kochani w kolejnym odcineczku z Blue Steel Seek. Przed nami nowa Odyseja, no i powiem wam, trollowa Odyseja, zrobiłem ją, kosztowała mnie dużo i powiem wam, że mam ochotę ją zrobić jeszcze raz i spróbować naprawdę nie zginąć. Z doświadczenia jakie mam, działo było kompletnie useless, darmowa darta była useless, zdecydowanie dużo lepszy będzie darmowy klejak po to, żeby tutaj stolingi robić. Sup nie był najgorszy, tylko sup ma problem, bo jest fajny tu, jest nawet spoko tu, nawet ujdzie tu, jest dobry tu, no a tu no, troszkę ta Adora Temple mu zasłania, więc no nie wiem, czy aż dwa suby są mi potrzebne, może jeden zostawimy. Chata na jakieś kamo czy coś może się przydać. Dwa alchemiki wziąłem, żeby podnosić tutaj damage, no i... Bumerang był spoko, statki, w ogóle jest problem z tym, że nie ma pieniędzy, więc nie wiem, czy nawet nie pójdę w jakiegoś engineera, a może nawet w dwa engineery i będziemy robić dwa bluntrapy z chatą, to będzie mocne. Dwa statki na pieniądze, może jakiś spike, może. Klej bumerang na jakiś stol, chociaż jeden bumerang na stol to jest troszkę mało. Ice na stol już jest troszkę lepiej i na podwiększenie damage'u. Te dwa statki, no ja te statki grałem i powiem wam tak szczerze, statki wykorzystywałem głównie na pieniądze i później zamieniałem go na jakiegoś destroyera, ten stateczek, bo nie mamy tu depsa tak naprawdę. Tak naprawdę nie mamy w tej naszej drużynie teraz DPS-a i to jest też problem, bo nasz DPS nie istnieje, więc zostawmy sobie jeden statek może na jakiegoś niby destroyera i może jakiegoś tag shootera, że niby jakiś tagzon będzie tutaj robił damage. A co na 63? Nic. Ice zestoluje 63, to będzie 93. runda, więc to będą mocne ceramiki, od których możemy najprawdopodobniej nawet zginąć. Czym jest problem w tym wyzwaniu? To może jeden alchemik, a za to dwa spajki. Problem jest taki, że jest wszystko przesunięte, nie? Więc zaczynamy od 31 rundy, ale to jest pierwsza runda tak naprawdę i one idą do góry. Problem jest w tym, że przez to dostajemy mniej pieniędzy, bo te rundy 1-30 generują więcej kasy, a te późniejsze mniej kasy, więc generalnie w trakcie całej gry dostajemy mniej kasy. Generalnie dostajemy troszkę więcej tam za zakończenie rundy, ale to jest dużo mniej niż tracimy w sensie, dużo mniej niż tracimy za to, że są przesunięte te rundy. No i ten scaling freeplaya wchodzi dość szybko, więc moaby są coraz szybsze, ceramiki są coraz mocniejsze i tak dalej i dlatego jest to problem. Dobra, spróbujmy nie zginąć. Zginąłem wiele razy, jak robiłem to za pierwszym razem i pomyślałem sobie, zrobię sobie takie wyzwanie, Maciej nie zgiń. Weźmiemy tu sobie jakiegoś kleja gdzieś może, tak nawet o tak, żeby nam jeszcze tył klejował w razie czego, no i coś na start do wystawienia takiego taniego, żeby pokerował jakiś statek. Czy bumerang po prostu, albo tu nawet ten bumerang. Tu to jest dobre miejsce na tagzona, no to tu ten bumerang, co? Żeby sobie bił i żeby też górę trochę widział. O, zobaczmy. No i dobra, jedziemy. Tutaj klej troszeczkę to spowolni, ten nacisk dla naszego bumeranga, a my sobie będziemy grali, nie? Także bumerang sobie tutaj wykeruje, zbieramy na Churchilla. Przesunięcie rund jest dobre dla Churchilla, bo Churchill dostanie szybciej experience, nie? Więc to będzie dla niego jakieś tam value. Szybszy experience to będzie dla niego jakieś tam value. W pierwszych rund nie musimy się obawiać, dopiero w rundzie 70 chyba, czy 71 przyjdzie nam moab. Do tego czasu jesteśmy mniej więcej spokojni, więc to jest ten czas, kiedy możemy pomyśleć nad jakimiś pułapkami, nad jakimiś trapami. I to jest troszeczkę dla nas bolące. Dobra, no jedziemy no na razie. No z czwartą turą sobie powinien bumerang tutaj poradzić chyba, jeżeli będzie miał szansę zrobić to na dwie raty. A będzie miał szansę zrobić to na dwie raty, bo ma jeszcze na górze zasięg. Dobra, i jeszcze tu raz. Dobrze, poradził sobie.
Czyli jak poradził sobie z czwartą turą, to możemy jechać dalej. Może trzeba było, nie wiem czy był druid, może trzeba było jakiegoś druida wziąć, żeby te ceramiki łapał w uściski śmierci. Farm nie było i to jest problem, bo farmy nam nie dadzą pieniędzy i to jest duży, gigantyczny problem. Duże, gigantyczne problemo to jest. No nic, naszą najważniejszą jest Churchill. Teraz gdzie Churchilla? Tu chyba go postawimy. Będzie miał tutaj ładny strzał na wprost i tu ładne strzały na wprost. Ewentualnie tu. No, Churchill musi mieć proste linie, więc albo tu, żeby tak strzelał i tak w plecy, ale chyba lepiej tu, żeby strzelał tu do przodu i tu w dół. Ewentualnie tu, ale tu ma tylko jedną dobrą linię do strzału, więc zdecydowanie tu najlepsza pozycja powinna być dla Churchilla. Bo tak jak mówię, Churchill lubi proste, długie, proste linie i trzeba mu taką linię zorganizować, nie ma tutaj co szerzyć paniki. Dobra, mamy Churchilla i go zróbmy po prostu o tak, o. Teraz ma linię tu na wprost, jak wyjdzie z tego, żeśmy się troszeczkę spóźnili, tu ma fajną linię na wprost, bardzo fajną ma. O, i tutaj też ma fajną linię na wprost. No i dobra. I co robimy? Zbieramy pieniądze od razu na inżyniera? Chyba tak. I teraz jakiego inżyniera robimy? Szybszy trap i żeby strzelał? Czy wolniejszy trap, żeby dobijał, a rzucał dalej gdzieś tego trapa? Może niech czyści, co? Może niech czyści. Tu jak mu zrobimy larger service area, to on będzie tutaj miał ten service area, także spokojnie. Dodamy tu jeszcze chatę i będziemy mogli z tą chatą tutaj to kamo jeszcze gdzieś rozwinąć, nie? Więc jako tako to będzie. Pin. Musimy jak najszybciej tego inżyniera odpalić, bo w zasadzie to nawet nie wiem, czy my zdążymy go odpalić, bo on później przestaje zarabiać pieniądze, więc no... Więc może on nie jest wcale takim bystrym pomysłem. Ten trap. Bo zanim ja teraz nazbieram 4000, to umrę, nie? No ale zobaczmy. Na razie się nie martwimy. Grałem wcześniej na statki pod eko, nie? Mam takie dziwne wrażenie, że raczej potrzebuję jakiegoś dodatkowego eko przez to, że zarobię mniej pieniądza, nie? Więc mam takie dziwne wrażenie, że raczej mi się przyda jakieś eko. Wiem natomiast, że musimy trzymać palec na escape'ie, bo... jeszcze nie, ale niedługo może się zacząć mały problem, nie? Ja niby nazbieramy te 3700, problem jest z tym, że nazbieramy je do tury 60, gdzie inżynier przestaje generować gigantyczne pieniądze. I to jest kolejny problem, tak? Inżynier generuje fajne pieniądze od rundy tam 34 powiedzmy. 302 jest jeszcze spoko. 303 jest kamo, więc jak nie mamy kamo, no to stawianie inżyniera trochę opóźnia jego zarobki. Od 304 zaczyna być dobrze, a między 400 a 60 jest już bardzo dobrze, nie? Natomiast od 60 im dalej w las, tym gorzej. I my takiego inżyniera sobie właśnie postawimy na rundę 60 plus, żeby mieć gorzej. Skill. Moi drodzy, skill, gdyby ktoś się zastanawiał, jak mieć skilla w Bloonsy, robić coś, czego nie robią inni. Nawet jeżeli to jest nieudane, to robić to mimo wszystko. Bo czasem wyjdzie i będziecie wspaniale zadowoleni z tego faktu, że wam to wychodzi, że sami sobie coś wymyśliliście. To coś jak strategia Poro na robienie elity Lisza strikerem Jonesem, nie? Może wam ją pokażemy kiedyś, jak będzie Lisz i nie będzie można się bawić w takzony. Ile zarobił z tej pułapki? 200 bananów. No to gruby hajs, trzeba mu to przyznać. Hajs solidny poszedł. No dobra. Jedziemy z drugim trapem, nie? Teraz kamo nas tutaj gnębi. Dobrze, że nasz Churchill ma już kamo, ma już samolotem, ma już karabin, więc będziemy tutaj łapać w trapy. Przy okazji to jakiś pop zrobią też ci inżynierowie z petrobudowy, nie? Szczerze mówiąc, zobaczymy. Sam jestem ciekaw, czy to coś zarobi. Więc robimy to dla testów, nie? Jak nie zarobi, no to wiemy, że mamy na następne mapy mniej towerów, albo zrobimy sobie po prostu... Nie możemy z eksperta zrobić chyba. Bo chyba jest wycięty, albo się wyciął, bo zrobiłem 3 na dole. Możliwe, że jest. To zrobimy po prostu z eksperta i tyle, no. Zarabiasz coś, chłopie? 1200. No dobra, do końca gry się zwróci.
Do końca gry się zwróci. No, mogę wziąć jeszcze jakiegoś alchemika, żeby tam zamieniał i czary marował te balony, ale... No ale nie można mieć wszystkiego. Problem jest taki, że wjedzie zaraz Moab i my nie mamy na niego pomysłu. I my nie mamy na niego pomysłu, więc my ten pomysł sobie tutaj odnajdziemy w taki oto magiczny sposób. Strong. I spróbujemy go może, tego Moaba jakoś spacyfikować. Znaczy będziemy mieli skille. Dobra, bum, bum, bum i ciach, ciach, ciach. Dobra, wszystko zrobiliśmy. To już przygotujemy sobie na następne Moaby. A tymczasem zbróbmy sobie drugiego trapa. No i zaczyna być problem, bo teraz zaczną tutaj się nam pojawiać problematyczne towery. Chciałbym szybko tego drugiego Bloom Trapa postawić. No niby 2600 zarobił. Coś zarobi, zwrócić się zwróci, a to najważniejsze. Problem jest w tym, że chciałbym, żeby się szybciej to wszystko zwracało, więc sprzedamy tego bumeranga po to, żeby przyspieszyć Bloom Trapa. Po to, żeby przyspieszyć Bluntrapa, żeby ten Bluntrap już był po prostu i zarabiał, nie? Żeby już był i zarabiał. Haps, nie? Dobra, mamy dwa Bluntrapy. Co teraz? Bo tu się robi teraz nerwowo, czyli co? Czyli bumeranga tutaj, żeby nam slowował następne Moaby. Choć trochę. No i zobaczymy. Zobaczymy sobie po prostu na koniec gry, czy te Bluntrapy coś zarobią, nie? Jest jedno wejście na mapę, to spoko. One tam, jak mówię, nie zarabiają jakichś kokosów, ale coś tam zarobią może. Może nie umrzymy tak od razu. No teraz 2300. No tutaj te rundy Kamo nam uciekają niestety. Z naszych pieniądzów. Teraz 2300 na mała pres, który chcielibyśmy zrobić do rundy 80. Bo zaczną większej ilości Moabów tutaj do nas przychodzić. I to jest ten czas, w którym powinniśmy mieć obronę, bo zaraz będą scalingi wchodzić dużo gorsze dla nas. Więc będziemy korzystać ze skillów Churchilla. Ale za to trapy ładnie wchodzą. Dobra, mamy Moab Pressa, jest ok. Myślę, że teraz chyba nawet chatę gdzieś tu postawimy, żeby... Byśmy mieli wszystko przydatne. Gdybyśmy byli mistrzami Blunów, to można by było tutaj robić taki patent, że tą pułapkę przestawiać, zbierać tu, jak coś nam ucieknie, przestawiać na górę, nie? Ale my nie jesteśmy mistrzowie microingu, więc nie będziemy tego robić. Dobra, temu aby wyraźnie troszeczkę pałujemy. Myślę, że oho, turbo damage power bomb. Bomby, balony, stop. Ten ceramik nas zabije, chodźmy stąd. Ten ceramik nas zabije, widzicie, to nie jest wcale takie hopsiu. Bomby, balony, ten ceramik nas zabije. Co my z tym ceramikiem zrobimy? On jest kamo. Mamy 2000 na to, żeby załatwić tego ceramika w formie kamo. Ceramika w formie kamo załatwić. Chryste panie. Ciekawe, czy takie coś pomoże, o Jezu, tak mało. Spróbujmy może coś ten, od razu tam skilla Churchilla odpalimy i zobaczymy, co się wydarzy. Pułapki nie odbiorę, więc nie mam pieniędzy. Czy Churchill zabije jakieś te ceramiki? Coś tam zabił, Boże, nasz Churchill. No i może te spajki dobiją tą resztę, co tam idzie, co? Miejmy nadzieję. To jakaś tam drobnica idzie, dwa ceramiki. Dobra, żyjemy. Okej, moi drodzy, to jest plan. To bach, to idziemy w to, moi drodzy, idziemy w to. Spajki OP, dobra, tutaj też jest to OP, Turbo Damage Laser Bomb, żeby doczyścić troszeczkę te ceramiki, które będą na nas przychodzić, Faster Production. No i jest okej, okay, żyjemy. Myślę, że teraz tego spajka po prostu do spike mine'ów pozbieramy, żeby mieć troszkę bezpieczniejsze plecy i będziemy myśleć, co dalej. Że mam dziwne wrażenie, że robię to wszystko naokoło. Boże, te ceramiki to jest dramat. Turbo damage, laser bomb, szybko. Churchill, strzeloj. No i zobaczymy nasze trapy, nie? No zawsze jest też opcja XXL trapa, nie? Turbo damage, laser bomb. Turbo damage, laser bomb, okej. Okay. Spike miny.
i jeszcze 865 na Even Faster Production i chwilę będziemy mieli spokoju. Jako takie te podstawowe plecy zabezpieczymy i bach, turbo damage laser bomb. Dobra, żyjemy. Even Faster Production. No i dobra, mamy jeszcze jednego spajka do wykorzystania, możliwe, że nawet to zrobimy. Turbo damage laser bomb. Chyba, że tutaj się zastanowimy, co zrobić z tym depsem. W sumie my możemy sobie to camo zrobić chatą, a możemy to camo zrobić bum 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 turbo damage laser bomb. A możemy to camo zrobić po prostu jakoś inaczej, co? Jakoś inaczej. W ogóle te moaby to byśmy chcieli tutaj. No pytanie, czy ja nie chcę nie wiem co chcę w sumie zrobić. Zabić tego moaba bym chciał. To jest takie podstawowe moje marzenie. Turbo damage laser bomb. Boom! Rozstrzelać to dziadostwo. Dobrze. Turbo damage laser bomb. Co ja bym chciał tutaj zrobić jeszcze? Dobra, drugiego spajka odpalimy. Odpalimy drugiego spajka, moi drodzy. To jest najbezpieczniejsze chyba w tej chwili. Bo nawet jak nie mamy turbo damage laser bomb i coś tam nam przecieknie, to te spajki raczej spike miny powstrzymają, nie? Pamiętamy o tym, żeby tutaj masować myszkę przy trapach, bo one wtedy szybciej schodzą, nie? Oho, kamoledy, no tutaj sobie turbo damage laser bomb z tym poradzi, a my niestety tego nie złapiemy do naszego trapa. Dobra, jedziemy dalej. Turbo damage laser bomb, oho, BFB, boom, odpalamy tutaj skilla, turbo damage laser bomb, even faster production, dobra. Oj, Churchill, Boziu prowadź, Churchill, turbo damage laser bomb za szybko, ale wystarczy, dobra. Dobra, kupmy tutaj faster production i zbieramy 2400 na ten. Tych inżynierów teraz będzie można po prostu sprzedać i wymienić zaraz na jakiś lepszy defensywny tower, nie? Bo one już zarabiają po stówce, widzicie? Niby to jeszcze jest parę tur, więc jeszcze coś tam zarobią chłopcy. Więc nie jest jeszcze to najgorzej z tym biznesem. Weź go odpal, bum 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 bum. Spowolnij go! Ojoj, no i teraz jest wielki test naszych spike mine'ów. Przeżyły, dobra, żyjemy. Spike mine'y OP. Oho, 63. Turbo damage laser bomb, turbo damage laser bomb. Część złapiemy tej 63 w koszyk, no nie dużą część, ale coś złapaliśmy. O, nawet zginęło. To dobrze. Dobra, teraz drugi spike mine to jest nasz cel, drugi spike mine. No i ta trzecia mam nadzieję, że wejdzie w tą pułapkę. Dużo weszło, dobrze. A resztę szczyścimy po prostu turbo damage laser bomb. Du. Dobra. Moaby, bum 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 bum. Rozbite moaby, spiked bole, dobra, i mamy już dwa spiked bole, więc to jest nasze takie letkie zabezpieczenie, takie letkie, nie powiem, że mocne, letkie, 8000 zarobił ten 5, swoje zarobiły, tak, swoje zarobiły, to im trzeba przyznać, nie jest to jakoś super dużo. No ładnie tam Churchill pałuje. No raczej te spike miny nas tutaj utrzymają, więc jest chwilę mamy spokoju i zastanowienia, co chcemy dalej robić z naszym smutnym życiem. Nasze smutne życie. Może spróbujemy z klejem i to tym dissolverem, żeby sobie poradzić, tylko tu musielibyśmy chatę dodać albo jakieś dekamo. Chatę albo jakieś dekamo, żeby ten klej też nam pomógł w tych rundach, powiedzmy, dawno zwanych 7-8 na przykład, nie? Czyli tutaj to będzie 108-109, tak? No i jeszcze na moaby musimy coś mieć poza naszym skillem, nie? Poza naszym drugim skillem, który odpalamy i tych moabów troszeczkę jest mniej, nie? Turbo damage, laser bomb. Dobra, ci inżynierowie z Petrobudowy to jest chyba już koniec ich przygód, tak coś mi się wydaje. To już jest chyba koniec ich przygód, bo to i pop nie najlepszy reprezentują i nie najlepiej też sobie radzą z
pieniędzmi już. Swoje zarobili, no ten zarobił 9, ten 5 to jest 14 tysięcy zarobili, które możemy, możemy teraz 8 tysięcy od nich sobie odebrać też. Dobra, wysadźmy to w cholerę. 8 tysięcy możemy odebrać, możemy za to zrobić klejaka mocnego, tylko że klejak mocny nam tutaj nie rozwiąże problemów z naszym życiem, więc może nawet zrobimy sobie tutaj przyszłościowo pod destroyera coś i postawimy chatę na kamo, co? To będzie najlepsze. Dobra, siemano, siemano. Destroyer i to, i chata na kamo dla naszego stateczku. Hatta na kamo dla naszego stateczku i jungle drumpsy. Dobra. Co ja kliknąłem? Nie, to jedynka miała być. I jungle drumpsy. Te trapy jeszcze tutaj coś tam zarobią po 200 czy coś. Są jungle drumpsy i teraz zbieramy 7700 na destroyera. Ewentualnie jeszcze potrzebujemy tego klejaka. Jak my poradzimy sobie z tymi ceramikami? Nie mam zielonego pojęcia. Czy my umrzemy tutaj? Jest takie prawdopodobieństwo. Jest takie prawdopodobieństwo. Jest takie prawdopodobieństwo, że my tu po prostu umrzymy. Zaraz. Ten bumerang też przestaje swoją rolę za bardzo spełniać. To jest też problem. Klejak przestaje... Klejak jeszcze nie zaczął swojej roli spełniać, bo jeszcze go nie zrobiliśmy. I chyba nie zrobimy. Chyba najpierw nazbieramy na Destroyera 7000. Jak my Zomga pokonamy? To jest pytanie. Wybustowanego, wypasionego Zomga. Jak my go pokonamy? Oto jest pytanie. Nie wiem. Także ci inżynierowie, jak widzicie, coś tam zarobili, tak? Coś tam zarobili. Strat nie przynieśli. Aczkolwiek, żeby nazwać takim super spoilerowanym boostem finansowym, to bym skłamał, nie? To bym skłamał. Jeżeli chciałbym to tak nazwać. No pieniędzy nie mamy teraz kompletnie. Kompletnie w ogóle nie ma pieniędzy. Kompletnie. Turbo Damage Laser Bomb. Dobrze, że Churchill chociaż jest. Dobrze, że jest chociaż Churchill z nami, bo ten Churchill to tutaj dużo robi. Turbo Damage Laser Bomb. Okej. No, boję się troszeczkę tych ceramików bez mojego Turbo Damage Laser Bomba, ale no cóż. Cóż, że ze Szwecji. Jak to mawiają. Jako tako dajemy sobie radę. Na razie nic tutaj do naszych spike mine'ów nie dochodzi, więc to też jest jakaś dobra wiadomość dla nas, nie? Ten bumerang może i coś tam robi. Jeszcze stoluje te BFB parę razy. Zanim one tutaj przyjdą dalej. Turbo Damage Laser Bomb, bo tutaj trzeba te moaby doczyścić. Dobra, mamy 3300. Kompletnie na nic nas nie stać. Broom Dissolver kupimy. Będzie pomagało z tymi ceramikami. Gorzej, że na kamo ceramiki nic nie mamy. No niby mamy chatę, tak? Niby mamy chatę, ale to jest za mało troszeczkę. Dobra, trzeba tutaj rozwalić te moaby. Turbo Damage Laser Bomb. No ten klejak nie zadziała na nasze kamo, niestety. Chyba, że zrobimy taki numer, że po prostu sell i postawimy go tutaj. Bloom Dissolver, o. I teraz niech se radzi z 7-8, nie? Mało tego, będzie miał jeszcze zasięg tam na górę. Można go było nawet wyżej postawić, żeby tu jeszcze sięgał. O Jezu, Jezu, Jezu. No, Dissolver, jedziesz. Dobra, dalimy radę. Dalimy radę, moi drodzy, dalimy radę. Chryste, panie, co za odyseja kosmiczna. Mamy dwa spike miny z tyłu. To jest też spore zabezpieczenie. Tak szczerze mówiąc. To jest dość duże zabezpieczenie dla nas. Dość duże. Ale kompletnie nie ma pieniędzy. Zobaczcie, co się dzieje, jak się przesunie te rundy. Wskakujecie, nie dość, że w boosting free to playa i te balony są coraz szybsze, coraz trudniejsze do zabicia, to jeszcze dostajecie coraz mniej pieniędzy z każdą rundą. Dramat. Turbo Damage, Laser Bomb. No i wchodzi na nas Zomg zaraz. No i co my z tym Zomgiem zrobimy? Tu mamy 2700, czyli raptem. No dobra, kamo nie będzie mi potrzebne, więc Turbo Damage, Laser Bomb to... kamo mi nie będzie potrzebne, więc spowolnimy sobie. Jest runda 110, kamo mi nie jest potrzebne, więc kupimy sobie Destroyera.
Znaczy Aircraft Carriera, niech on tam strzela po prostu, nie? Niech on tam strzela, no i Turbo Damage Laser Bomb i powinno wystarczyć. Zobaczcie, jaki ząbk mocny. Ależ ten ząbk mocny. ZOMG, ZO my god. Jak go rozbijemy, to od razu strzelimy drugiego skilla, nie? Żeby te BFB spałować. Ale to musimy go rozbić najpierw. Samoloty, samoloty! Co on ma, regrowa, czy co? Samoloty, samoloty, samoloty. No rozbijcie go. Ej, no nie róbcie sobie jaj, że ten... Dobra, muszę to tak zrobić. Dobra, i teraz odpalamy skilla, żeby rozwalić te BFB i spałować to. No co? Macieju, Macieju. Dobry z ciebie gracz. I na tym się kończą pozytywne wiadomości, bo od teraz są tylko trudniejsze mapy. Mówiąc trudniejsze, mam na myśli naprawdę trudniejsze. Mówiąc trudniejsze, mam na myśli naprawdę trudniejsze. Klejaka gdzieś na start, tak? Powiedzmy. I tutaj jakiegoś bumeranga. Ale my będziemy likować jak dzikie bąki. Ale my będziemy likować jak dzikie bąki. I to tak poważnie będziemy likować. Jeju, czy jeszcze coś dostawić? Bo przecież my będziemy likować. Może o taki ostatek tu na wejście jeszcze. Dobra. Niech idzie, zobaczmy co się wydarzy. I gdzie my tu trapa postawimy? To też jest ciekawe. I czy będziemy w ogóle chcieli tego trapa stawiać? Chyba będziemy mimo wszystko chcieli tego trapa postawić, bo to są mimo wszystko pieniądze, nie? Mimo wszystko parę tysięcy zarobił, tak? W sytuacji, kiedy naprawdę nam dużo kasy brakuje, to... Te paręnaście tysięcy, które zarobili, no to nie jest może jakiś szczyt. Ale coś jest, tak? Ale coś jest. Dobra, gdzie my to Churchilla postawimy? Tu? Żeby strzelał tu do przodu i tu w plecy? Chyba tak. Chyba tak. Chyba tak. Chyba tak. Chyba tak. Myślę, że zbierzemy sobie do 1700 i sprzedamy bumeranga i kupimy Churchilla. Myślę, że też tak. Tu gdzieś będzie Churchill, nie? Musimy dozbierać do 1700. Mamy, sprzedajemy i stawiamy. Szybko, żeby lików nie było, dobra. Okej. Żyjemy, żyjemy. Teraz sprzedamy ten statek i zaczniemy budować trapa. Chyba tak. Sprzedamy statek i zaczniemy budować trapa. Gdzieś go tam będziemy daleko stawiać, bo tutaj nigdzie go nie postawimy, nie? Czekajcie, no tu możemy postawić, ale jaja. No to tu jest idealo dla nas, co? To jest dla nas idealo, bo tu możemy postawić nawet tego trapa szybszego. To jest fajna sprawa dla nas. Bo tu nie musimy go nawet kierować, niech on się tu ustawia, zanim i tak coś strzeli w te balony, nie? A dzięki temu szybciej się będzie odnawiał, może więcej zarobi pieniędzy, więc pójdziemy w pierwszą ścieżkę. I przecież on na wodzie nie będzie tych towerów stawiał, nie? Nie oszukujmy się. A tu bach! Postawi towery na wodzie do działka wodne. Działka wodne. No dobra, jedziemy. Double Gunsy. No i zbieramy nasze pieniądze na trapa. No, no to nie wiem, czy ktoś wymyślił, żeby tą Odyseję robić trapem, bo to jest samobójstwo, ale... Ale czemu nie? Z drugiej strony, czemu nie? Z drugiej strony, czemu nie? Ten drugi trap już dużo gorszy, a ten pierwszy nawet coś zarobił, więc czemu nie? Czemu by nie? Plum, 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 plum. Przy okazji achievement na kleja zrobię, no nie bardzo, bo już mam achievement na kleja. Już mam achievement na kleja, zrobiłem sobie gdzieś regrow farmę na jakiejś easy mapie. 39 tura, gdzie regrowy wchodzą, w 39 najlepiej się robi taki regrow farmę. Zrobiłem pół achievementów w godzinę czy w pół godziny. Po prostu cały czas spamiłem te regrowy i tyle. I je kleiłem i spamiłem i kleiłem i spamiłem. No, zaraz będzie trap. Mam nadzieję.
No, jeszcze parę groszy. Szybciutko przed 60 turą, idealnie. Na moment, w którym przestanie zarabiać trap, będziemy mieli trapa. Idealnie. Idealnie. Na moment, kiedy trap przestanie coś dobrego robić, to my będziemy tego trapa mieli. Haps. O. Wiecie co, jednak zrobimy sobie ten z Larger Serviceario. Mimo wszystko zrobimy z Larger Serviceario, bo tutaj inżynier strzela w to, nie? A my nie chcemy, żeby on tam strzelał tego naszego trapa. No rzucaj następnego, halo! No co za leń? Leniu! Mówię ci, rzucaj trapa! Gdzie jest trap? Gdzie on ma trapa? Rzucaj tego trapa! Halo! Obraził się, no. Rzucaj tego trapa tu. O. Nie chcę rzucać. On nie chce mi trapa tutaj rzucić. Tu. Tu rzucisz? Dobra. Okej. Może oznaczałem poza trakiem i... I bidula nie umiał rzucić. O, drugi się jeszcze tu trafi. Elegancko. To już haps. Zmarnowaliśmy ze dwie tury na trapach. No ale jest spoko, bo przynajmniej nie bijemy. Jest ok. Churchill z tyłu dobije. A więc jest w porządku. Ten chłopina nie strzelo niestety. Ten chłopina niestety nie strzelo, ale i tak musimy mu dać double gunsy, czy chcemy, czy nie chcemy. Damy mu larger serviceari, a to będzie mógł strzelać, nie? Spokojnie. Jak damy mu tutaj larger serviceari, a to będzie mógł strzelać tu na pewno. Come on! Jak my zabijemy maba zaraz? Nie mam pojęcia. Jakimiś skillami, co? Ale nie wygląda to dobrze, nie wygląda to dobrze. Dam ten larger serviceria już. Oho. Dobra. Oho, było gra. Oho. Powiem wam, że tutaj każdej sytuacji się boję strasznie, nerwowo jest. W tej naszej Odysejce strasznie nerwowo. No ale ten inżynier już zarobił 2000, powiedzmy, że już nawet się zwrócił, tak? W momencie, w którym bym go teraz sprzedał, to powiedzmy, że już zarobił na siebie, tak? Więc to nie jest tak źle. Oczywiście to nie jest super takie jak od 34 do 60, ale no... Jezu! No tak. To myślę, że to już jest czas, żebyśmy tutaj sobie gdzieś to... O. Im dalej, tym lepiej, wiecie, się więcej naprodukuje, nie? Wiecie, o co chodzi, nie? Plum. To trzeba było jednak to wziąć. Po co mi te LEDy teraz? Nieważne, są te LEDy. Dobra, ale odpalimy od razu skilla i odpalimy super damage laser bomb i żyjemy, nie? I żyjemy, więc w zasadzie nie potrzebowaliśmy tego, bo teraz 10 tur nam się to nie przyda, nie? No ale dobra, niech będzie, jak coś zlikujemy, jakiegoś ceramika czy coś, niech będzie. Niech będzie, możemy tu jeszcze faster production dodać i tyle. I chodźmy na naszego inżyniera, bo musimy naszego inżyniera zrobić. Potem się zrobi po dwóch inżynierach, zrobimy sobie spike bole z tyłu, żeby nam tutaj zapewniły troszkę bezpieczeństwa, bo ono nam się przyda. Ono nam się przyda. No i teraz się nie boimy, taki jakiś pojedynczy kamo sobie leci czy coś, to nie jest to dla nas strach, o, nawet takiej zebry się nie boimy. Dokładnie, bo mamy zabezpieczenie w formie naszych tam takich mini spajków, bo to jeszcze do spajków to daleko, ale mini spajki są, coś tam zrobią. I to się liczy. Czyli po pierwszej mapie tak naprawdę tak shooter nam się nie przydał. Ice Monkey nie korzystaliśmy, Suwa nie korzystaliśmy, statek na koniec, alchemika nie korzystaliśmy, chaty nie korzystaliśmy. Dużo rzeczy nie korzystaliśmy tak naprawdę na tej pierwszej mapie. Więc no tak, dobra, ciach, Bloom Trap. Tutaj.
No, zmieniasz go? Nie zmieniasz go, czyli nie był na traku, tak? Tu? Tu zmienisz? Też nie, nie jest na traku. To tu? Dobra, okej. Okay. I akurat runda z Kamo i ładnie sobie baloniki przechodzą przez naszego trapa jednego, przez naszego trapa drugiego i idą do Hurhila, do Hurhila. Dobra, problem jest inny, że teraz będą nam tutaj wchodzić te Moaby zaraz. I to jest większy dla nas problem, Faster Production. To jest dla nas większy problem z tymi Moabami, które zaraz będą tutaj do nas spacerować, bo nie mamy tutaj zrobionego żadnego stola. A musimy sobie jakiś stolek. Dobra, żyjemy. Żyjemy, mamy spajki. Dobra, zróbmy sobie tutaj jakiegoś dodatkowego depsa. Turbo damage. Chyba nie żyjemy. Żyjemy, żyjemy, żyjemy! Żyjemy. Żyjemy. Co to są? Kamo jakieś? Do tego już nie przeżyjemy, więc musimy... Ojoj. Więc musimy odpalić Turbo Damage Laser Bomb. Tak zwany. Bo tu bym się skupił na jakichś innych rzeczach niepotrzebnych. Bach, Turbo Damage Laser Bomb. Ojojoj. No on coś tutaj wykeruje, ale nie wszystko zabija. Nie wszystkie te ceramiki giną. Mam nadzieję, że nasze wytrzymają to. Dobra, dobra, nasze spajkunie. Dobrze, te strzały wchodzą, bo on nam wali na plecy od razu. Ojojojoj, 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 ojojojoj. I ostatni, żyjemy, Maćku, żyjemy. Dobra. Boże, ja potrzebuję na szybko spike miny, ja potrzebuję na szybko push moab, turbo damage, laser bomb. Boom! Wszystkie skille, jakie mamy, ognia! Dobra, to już mamy, więc jest tyle dobrego, że to już mamy. Teraz miny musimy odpalić. Nerwy, nerwy, moi drodzy! Ta Odyseja jest tak nerwowa, że Jezus Maria. No to jest jedna z trudniejszych Odysei ostatnimi czasy, to trzeba powiedzieć uczciwie. Dobra, weź tam zestrzel to, chłopie. A gdzie są nasze pieniądze? Nie ma naszych pieniędzy i pytanie, czy ten Boże 1300 tylko zarobił. No chłop nawet na siebie nie zarobił, no. Chłop nawet na siebie nie zarobił. No, push map! Push map! Czy... Żyjemy. Dobrze, dobrze. Turbo damage, laser bomb. W momencie, kiedy pierwsze spike miny zrobię, zacznę się czuć troszkę bezpieczniej tutaj z tyłu, ale tak naprawdę zacznę się czuć dużo bardziej bezpiecznie, jak zrobię drugie. Przy pierwszych to już jest tak, jak jakiś duży natłok tych ceramików nie przejdzie, to jest w porządku. Turbo damage, laser bomb, nic się tu nie powinno dziać, nie? Więc my teraz budujemy drugie, gdzieś, gdzie możemy, w miarę daleko, czyli tutaj. Po prostu budujemy drugie. O Jezu, 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 dobra, żyjemy. Turbo damage, laser bomb. No trzeba często tego skilla Churchilla mimo wszystko wykorzystywać, bo nie jest wcale to takie proste. Jezu, 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 Jezu. Ciekawe, czy 63 mi cała wejdzie w spike miny. Bo to będzie już niedługo, bo to będzie już tuż, tuż, bo to będzie tuż niedługo. Turbo damage, laser bomb. Dobra, co my będziemy chcieli kupić, jak sprzedamy naszych dzielnych inżynierów z petrobudowy? Ten zarobił 9000, ten 2500. No dobra, no to okej. Okay. Już zaczynają zarabiać chłopcy. Chłopcy zaczynają zarabiać. Dobra, Even Faster Production. To jest tak zwana 59 tura, czyli w 90, czyli dawnej 60 będzie BFB. I na BFB musimy, jak wejdzie nam w zasięg Churchilla, odpalić Turbo Damage Laser Bomb, a później odpalić... No, cofaj go, dobra, Turbo Damage Laser Bomb i teraz odpalić, bum, 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 drż, ach, za wcześnie, ale dobra, powinniśmy poradzić sobie, za wcześnie, chciałem drugi skill na rozbite Turbo Damage Laser Bomb, by nie. Dobra, Churchill jest potężny, Churchill jest potężny. Oj, 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 oj. Potrzebujemy duże, drugie spike miny. O Jezu, Jezu, turbo damage, strzelaj, bo tutaj ja ceramiki. Chciałem escape wcisnąć, a wcisnąłem spację, byśmy zginęli. Dawaj te trapy.
Trapy za 100, dramat, co? Trapy za 100, to jest jakiś dramat. No ale zarobił ten 10, ten 2800, no zarobiły znowu kilkanaście tysięcy, no. Powiedzmy, że drugi inżynier nie przynosi już takiego super value, ale pierwszy warto. 10 tysięcy zarobku to jest dużo. Nawet jak na jego sprzedaży stracimy tam 1500 czy 2 koła, to i tak jesteśmy do przodu parę koła, a nie umarliśmy, mamy depsa jakiegoś, mamy damage'a jakiegoś, mamy inne rzeczy fajne. Myślę, że to jest czas, żeby pożegnać tego inżyniera i zrobić tutaj spike bole, żeby się czuć troszkę pewniej. Myślę, że to jest czas uzupełnić tutaj o statek. Bum, 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 bum. Jak już mamy dwa spike bole, to jest spokojnie. I teraz tu nam fajnie chata wejdzie, bo nam da też kamo dla naszych. O Jezu, to jest 63. Da nam kamo dla naszych. Dla naszego bumeranga też, nie? Bum, 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 bum. Oj. O, spike bole. Spike bole są okej. Dobra, jeszcze coś tam zarabiamy na tym inżynierze, ale to już jest chyba jego pora. Zobaczymy, ile z tego trapa wejdzie, czy 100, czy 70, czy ile już. Czy 30, 106. 106 trapa to jest już niewiele. 106 strapa to już jest niewiele, niestety. 106 strapa to już jest troszkę mało. Ojojoj, turbo damage, laser bomb. Bo tutaj dużo tych ceramików. Dobra, sprzedajemy ciebie, kupujemy destroyera, kupujemy camo i kupujemy zaraz jungle drumsy. Dobra, odpalamy tutaj nasze rakiety. Oj. Dobra, czy my się boimy? Troszkę mniej niż wcześniej. Tą troszkę trudniejszą mapę żeśmy też jakoś przetrwali. No, znaczy jeszcze nie do końca, ale załóżmy, że czujemy się już troszkę spokojniej, nie? Załóżmy, że czujemy się troszkę spokojniej. Co mieliśmy zrobić, to żeśmy postawili więcej, już się nie nastawiamy, taka jest prawda. Już nie mamy za co. Mamy dwa spike bole i one mają nam pomóc przeżyć tutaj nasze nerwy. Nasze nerwy. Możemy turbo damage laser bomb odpalić. Odpalić sobie zaraz skilla. Jeszcze te, zobaczcie ten trap jeszcze, jak sprzedałem inżyniera, stał tyle tur, nie? No. Turbo damage laser bomb. All right. Ten pestkami tutaj niech sobie robi pyr. Mamy spike bole, nie boimy się. Easy mapka. Easy, moi drodzy, easy. Idziemy dalej, o Boże. Dramat. Ta mapa to jest tragedia. Ta mapa to jest dramat. Bo tu nawet nie ma jak tych trapów poustawiać. Tu trzeba te trapy wtedy ustawiać. Gdzie Churchilla? Gdzieś wtedy tu Churchilla. A spajki gdzie też? Gdzieś tu. Dramat, moi drodzy, dramat. Na pewno możemy sobie kupić na razie bumeranga, żeby on sobie gdzieś tutaj tam walił z przodu, nie? Z darmowym klejakiem gdzieś tu, tak? By spowalniał jedną część. I statek taki też. No dobra, chodźmy. Spróbujmy tak samo, jak to graliśmy, nie? Do Churchilla. Churchilla stawiamy, jak sprzedamy bumeranga, nie? A tu do 110 trzeba, Chryste Panie. To będzie grubo, moi drodzy. Tutaj zagramy na jednego inżyniera, tylko zastanawiam się, gdzie go postawić, żeby on zarobił pieniądze. Czy go dać po prostu tu przy wejściu, nie? Jednym tylko, po prostu w miarę daleko. Czy dać go tu, żeby łapał oba wejścia, wtedy musielibyśmy statek skasować, nie? Żeby nam nie przeszkadzał. To są trudne pytania. Z drugiej strony nastawiać się na to, że odpuszczamy cały początek toru, żeby się bronić tutaj w tym kółku, jest troszkę riski.
troszkę riski, potrzebujemy 1700 gotówki, żeby sprzedać bumeranga i postawić Churchilla. Churchilla tu postawimy, będzie sobie ładnie strzelał tu, tu, tu i tu, nie? Churchill, ratuj, żeby lików nie było, dobrze. Churchill, ratuj. Można go też było tu postawić, ale tu by miał tylko tu i tu. Tu ma fajną, tu do przodu, tu, tu w bok, tu do tyłu, jako tako to idzie, nie? Jako tako ten jego pierś idzie, pierś. I co robimy z tym naszym inżynierem? Trudno powiedzieć. Nie wiem, czy mogę cały trak odpuścić, czy nie powinienem po prostu go sobie tu postawić i ten... i budować tutaj tą pułapkę i tyle. Drugiej na pewno nie będę budował chyba. Szkoda pieniędzy. Tak mi się wydaje, że szkoda pieniędzów. Jak ona zarobiła już dużo mniej, to jeszcze teraz rozdzielone te balony, zamiast drugiego trapa po prostu postawimy szybciej sobie spike miny, żeby się czuć troszkę bezpieczniej. Tak myślę. Tak myślę, pin. Tak myślę, że tak zrobimy. Dum, du, 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 dum, dum. Ale do 110 to będzie długa przeprawa. Double guny, o, tu już mamy spokój na dole. Double guny to uciągną. Double guny to uciągną. A my sobie utniemy kawkę z tej okazji. Bo czemu by nie? Stać nas. Stać nas na takie rzeczy, stać nas. Kamo. My już mamy Churchilla z kamo. Spoko loko. Spoko loko. W czoko jest spoko. Bum, bum, bum. Powered up. No i co? Gdzie jest nasz trap? Gdzie jest nasz zabójczy trap? Halo, droga gro. Halo, droga dro. Gdzie jest nasz super balloon trap? No jest 57, czyli standardowo wchodzimy. Oho, 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 ledy, 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 oho, 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 oho. Dawaj tego trapa, typie, dawaj mi trapa, bo ja chcę już pieniądze, dobra. I teraz serwisaria, żeby zabrać tego trapa trochę dalej. Akurat na ledy, na 30. Się trochę naładuje trapik. No idź tam z tym trapem. O, elegancko. Dobra. Czyli tamto mamy z głowy już. Teraz drugiego mieliśmy nie stawiać, tylko mamy się zabezpieczać spike minami. Dobra, paść mi to. Gdzie spike miny będziemy robić w takim razie? Gdzieś z tyłu. Gdzieś próbować je tu łapać, tak? Żeby były tak na dwóch trakach, nie? Mi się wydaje. One nigdy nie będą na dwóch trakach, ale żeby no sprawiały wrażenie, że są, nie? Żeby sprawiały wrażenie, że są... Hubs. Mam. Żeby sprawiały wrażenie, że są. Przynajmniej. Może by statek z pieniędzmi zarobić, postawić jeszcze? To też jest parę groszy, co? On zrobi więcej jak 2000, a przy okazji będzie robił popa lepszego, co? Próbujemy 2400. 2400 to jest dwa razy mniej niż Bloom Trapa. A on zarobi przez 30 tur więcej niż teraz postawiony Bloom Trap, więc ten statek może zrobimy sobie. Mamy już jako takie byle jakie te. Pamiętamy, że w 70 będzie nieszczęście nas czekało. W 70 będzie nas czekać nieszczęście, a to już jest blisko. To już jest blisko. To już jest bardzo blisko. To już jest bliżej niż dalej, więc może bigger stack, faster production najpierw.
zamiast statek, co? I odpalimy po prostu wszystkie guziki, nie? Tym bardziej, że te balony zaczynają tutaj spacerować. Odpalmy te guziki, odpalmy turm, oddajmy laser bomb i jest okej. Okay. Dobra. Teraz do 50, czyli do 80 jakoś przecipiemy, więc zrobimy sobie wtedy statek. I zrobimy sobie statek z grejpszotami i z tym będziemy mieli kamoledy przy okazji, dodatkowy popping kamoledów. Ale najpierw statek. No to będzie tam 200 czy 250 co turę. Przez 30 tur to 7000 zarobi ten statek. To zarobi dużo więcej niż inżynier, ten drugi. Oj, 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 oj. Dobra, Churchill. Wierzyłem w ciebie do końca. Wierzyłem w ciebie do końca i w spajki. Wierzyłem w ciebie i w spajki do końca, Churchillu. Dobra, musimy mu tutaj zrobić te grapeshoty, żeby on tutaj jakieś popy zaczął. Może to nie będą jakieś szalone popy, moi drodzy. Nie, nie, nie spodziewajmy się, że to będzie nie wiadomo co, ale to będzie coś, tak? Ale to coś zrobi, tak? To coś zrobi. Weźmy to na lasta w ogóle i niech Kamo najpierw celuje, dobra. On se tam strzela cały czas do góry i to rozbija, żeby mniej trafiało tu. Teraz musimy tutaj się postarać o spike miny, żeby się czuć troszkę bezpieczniej. Na 80. Bo tutaj już zaczynają te ceramiki szaleć, nie wiem po co mi to było w tej chwili. Chyba po nic. Jezu, 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 Churchill! Churchill, turbo damage laser bomb! Churchill, szybko, faster production! Churchill! Te ceramiki to są po prostu jakieś potwory. To są jakieś potwory, one przechodzą i nic się nie dzieje. Te ceramiki to są jakieś potwory. Chryste panie, kto je stworzył? Kto stworzył takie ceramiki? Kto stworzył takie ceramiki, ja się pytam. I dlaczego one przyszły do mnie? I dlaczego one ze mną grają? Ja ich nie chciałem, tych ceramików. Dobra, to jest chyba czas na spike miny numer 1. I to tak w miarę szybko ten czas nadchodzi. Nie wiem, czy tu nie odpalimy sobie alchemika, żeby nasz ten, dobra, to jest turbo damage laser bomb. To nie ulega wątpliwości. Nie wiem, czy nie odpalimy sobie tutaj alchemika, Churchill i trapy będą, i spajki, więc dobre damage'owe towery dla nas. Nie wiem, czy nie odpalimy sobie alchemika tutaj. To też może być jakaś ścieżka. No i ten statek już 1100 sobie zarobił, więc na pewno więcej zarobił niż inżynier by do tego czasu zarobił, a kosztował dużo mniej, nie? A jeszcze sobie tam jakiegoś kamoleda popnął z raz czy z dwa, nie? Dobra, daj mu tu dużo damage laser bomb, bo ja się denerwuję. Dajmy tutaj tego alchemiczka, nie? Rozwalmy to. Dajmy sobie tego alchemiczka tutaj, niech on sobie tam boostuje. Te lepsze spajki będą, lepszy Churchill będzie. Oczywiście jeszcze on nic nie boostuje. Bo jeszcze nas nie stać na to, żeby boostował, ale... Ale zaraz zacznie, zaraz zacznie, zaraz zacznie. O, już pierwsze boosty wchodzą. Turbo damage laser bomb od razu, bo tutaj te ceramiki są troszkę znowu za mocne dla nas. Oj, moab, a my już nie mamy turbo damage laser bomb. Więc mam nadzieję, że nas utrzymają nasze spike bole i utrzymały, dzięki Bogu, utrzymały. Stronger acid? O Jezu, Jezu, nie, te ceramiki to jest dramat. Te ceramiki to jest dramat, 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 turbo damage laser bomb, już się nie boimy niczego. Dobra, mocniejsze te potiony niech będą. Zaraz damy pierwszego, 1300 jeszcze, dobra, dawaj tego trapa, zawsze tu parę groszy, turbo damage laser bomb. Nerwy, 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 Churchill, dlaczego ty nie strzelasz tego moaba, Churchill? Coś ty odwalasz, Churchill. Rozbij tego moaba, Churchill. No. Dobra, Berserker. Bru? Myślę, że nawet Stronger Stimulanta zapodamy. Churchill ze Stronger Stimulantem to będzie potwór. To będzie potwór. Ale chyba najpierw zainwestujemy w tiktaki, bo jedzie nam z ryja. Znaczy, kupimy spajki. Bo jedzie nam z ryja.
A, Spike Miney są bardzo dobrym towerem, kiedy jedzie wam z ryja, to idealne. Turbo Damage Laser Bomb. Kolejny Laser Bomb. No. Strzelaj tam, strzelaj tam. Nie wiem, czy nie powinniśmy tego podnieść jeszcze i tutaj tych sobie spajków nie zrobić pierwszych. Po prostu tu na rogu rozrzucać. To jest niegłupie. Weźmy, wyrzućmy to. Przy okazji Churchill będzie miał lepsze strzelanie, nie? Jezu Boże, Turbo Damage Laser Bomb. Strzelaj, Churchill! Strzelaj, Churchill! Strzelaj, Churchill! Dobrze. Damy tutaj, tutaj też jest chemik, więc tutaj będzie takie pierwsze rozbijanie, nie? Tak zwane wsparcie Churchilla. Churchill Army. Popping Mega. Bigger Stacki. Jezu, co to? Co to jest? Co to była za tura? Co to była za tura? Ja się pytam. Turbo Damage Laser Bomb. Sentai, staj. Żyjemy, żyjemy, moi drodzy, żyjemy. Żyjemy i nie umarliśmy jeszcze. To jest najśmieszniejsze, że to jest trzecia mapa, jeszcze nie umarłem. Nikt w to chyba nie wierzył, że tak będzie. O Jezu, to chyba już będzie. Nie, jeszcze nie. Even faster. To i teraz 2400 na Spike Ball'e. Turbo Damage Laser Bomb. Trapik. No, ten Moabik to... Ale on się tam rozbije o te kolce, więc jest okej. No, spajki są mocne, moi drodzy, w tej Odysei. Z tego względu, że te balony są coraz szybsze, coraz mocniejsze, a spajki czekają, nie? Więc... towery stają się być coraz gorsze, no bo jak Moab jest szybszy, to szybciej przechodzi obok toweru i jak tower nie ma zasięgu globalnego, to... no to bije mniej przez to, tak? No bo mniej jest w stanie tutaj spałować. Boże, gdzie mam Turbo Damage Laser Bomb? Dlaczego nie mam jeszcze? Dlaczego nie mam Turbo Damage Laser Bomb? A spajki nie patrzą, czy balon jest szybki, czy wolny, czy wyszyszy, czy niszyszy. No i statek 3300 zarobił, tak? Inżynier zarobił 6. No ale statek zarobił 3300, a kosztował mniej nas niż drugi inżynier. A zarobił więcej niż drugi inżynier, więc dobra, rozbijmy to w cholerę. Niech to już zaczyna dostawać jakiś dips. Churchill, lej to Churchilla! Boże, nie wiem, czy widzieliście, już prawie doszło. Szybko drugie spike bole. Szybko drugie spike bole. Turbo damage, Churchill, laser bomb. Dawaj drugie spike bole, typie. Bo tutaj się zaczynają niebezpieczeństwa dziać. Boże, w ogóle pieniądze, to jest gorsze niż half cash. To jest gorsze niż half cash, moi kochani. Gorsze niż half cash. Dobra, myślę, że to jest czas powrotu do inżyniera. Do tego, do boomeranga. To jest czas powrotu. Strong. I myślę, że to już jest koniec statku. Nie, jeszcze mamy 18 tur do końca gry, więc jeszcze niech statek zarabia. Myślę, że to będzie koniec inżyniera po prostu, nie? Statek teraz jest okej, bo statek teraz zarabia, nie? Jeszcze cały czas to samo. I co tyle więcej niż ten inżynier kulawy, nie? Bo ten inżynier dwóch pułapek po 100 nie wrzuci w jedną turę. No. A statek zawsze wam wrzuci 250 chyba, tak? Turbo Damage Laser Bomb. Co my możemy zrobić? Możemy tutaj dodać jakiegoś takzonika jeszcze takiego na rozgrzewkę, co? Ten Clayton, a niech se stoi w sumie. Dobra, nie jest źle. Mamy dwa Spike Bole. O Jezu, Jezu, Turbo Damage Laser Bomb. To jest 63, Chryste Panie. Co ja mam zrobić? Maćku. Nie mamy już Turbo Damage Laser Bomba. Mamy parę Spike Mine'ów, ale czy to wystarczy? Nie. Dobra, ja przypominam sobie, że 63 jeszcze łapaliśmy w trapy. Tak se coś przypomniałem? Że nam trapy łapały pół 63? A teraz nie mamy tych trapów? Spike Bole, ratujcie Macieja. Dziękuję. Żyjemy. Co to za życie, ale żyjemy. Gdzie nazbieram 3400, żeby mieć tutaj overdrive'a chociaż? Który coś tam, mam nadzieję, porobi. No czemu nie slowujesz tego balona? Ty głupku, ty.
Jeszcze jest 15 tur do końca. Ja nie chcę tego statku zdejmować, bo ten statek jeszcze coś zarobi. No, ten statek jeszcze coś zarobi. Nie oszukujmy się, nie? Może tutaj sobie jakieś zabezpieczenie takie zrobimy, co? Taką ice monkę. Taką ice monkę po prostu pod działko. Żeby miała kamuledy nawet. Gdyby coś tu miało się przejść niepokojącego. Nie chcę statku jeszcze sprzedawać, bo to jest 15 tur. Chcę jeszcze, żeby on z 5 tur zarobił coś, może więcej nawet. Dopóki nie jest nerwowo, turbo damage, laser bomb, mamy jakieś spike pole, mamy jakieś alchemiki tutaj. Nie jest źle, nie jest źle, mogło być gorzej. Chciałbym jeszcze tu dużo rzeczy dokupić, nie? Nie oszukujmy się, tego overdrive'a, alchemika nie mamy czwartego tieru. Nie mamy monki naszej ice. No ale na razie musimy sobie jakoś radzić tym, co mamy. Turbo damage, laser bomb na przykład możemy wykorzystać. Cryo cannon jeszcze icicle chce. Chcę jeszcze icicle, chcę mieć takie bezpieczeństwo, że tutaj... I to jest też pomoc dla naszych spajków, bo on tutaj bije tuż przed spajkami, nie? Więc turbo damage, laser bomb. Więc niech on tutaj pomaga, nie? Odpalimy trochę skilli. O Jezu, zobaczcie jakie te PFB już są szybkie, skurkowańce. Turbo damage, laser bomb. Powered up. Turbo damage, laser bomb. Gdzie są moje icicle? Chcę już kupić icicle, chcę kupić overdrive'a i chcę kupić jest. Dobra, icicle mamy. Myślę, że już możemy ten statek sprzedać. On 5700 zarobił, więc kupujemy overdrive'a. O Boże, a na alchemika skąd wezmę 3200? Nie będzie alchemika. Nie będzie alchemika, bo my 3200 już nie zarobimy do końca gry. Trzeba było ten statek zostawić jeszcze. Z dwie tury. Może 4. To może byśmy zarobili na tego alchemika te 3000. Do końca gry. Myślę, że oba skille na taki spam. Armatka strzelaj, armatka strzelaj. Dobrze, armatka strzelaj. Boże. Boże, dramat. Wszystkie spajki giną. To jest tak szybka mapa, że te spajki się jeszcze nie nadążają. Nie zdążają się naprodukować. Natomiast bumerang, o dziwo, nawet coś pomaga. Nawet coś pomaga. Taki mini stol. Który on nam tutaj oferuje, to jest zawsze czas na dodatkowe 2-3 spike miny. To jest dość spoko. W tej cenie, którą on od nas... O Boże, a to teraz jest dramat. To jest dramat. Dramat, escape. Escape enter. Te ceramiki nas mogą zabić. Escape enter. Nie lubię tej gry, bo klikam escape, już jest za późno. Zginęliśmy, moi drodzy, zginęliśmy. Te ceramiki nas mogą zabić i to jest problem, bo musimy coś z tym zrobić. To może... Nie bardzo już mam co dostawić, żeby te ceramiki nas nie zabiły. Jungle drumpsy na te spajki, co? No mieliśmy nie zginąć i co się stało, i co się stało. I stało się... O, nie mam nawet na jungle drumpsy. Niedobrze. Dobra, ale mam skilla i mam drugiego skilla, więc teraz będzie łatwiej troszeczkę, mam nadzieję. Dobra. No, liczyłem po prostu, że ten głupi Yeti potrafi te ceramiki ten złapać, ale one... On nie potrafi, tak? On jest w ścieżce 204, więc on powinien widzieć kamoledy, wszystko powinien widzieć, nie? Więc no, zginęliśmy. To nie jest niestety, na szczęście, to nie jest jakiś duży problem, bo... Pierwsza śmierć w tej Odysei to nie jest dużo. Jedna śmierć na odcinek to mi pasi, nie? Jedna śmierć na odcinek to mi pasi. Można było je uniknąć escape'em. Miałem ten escape, ale liczyłem, jak wiecie, no... Widziałem te ceramiki tu i tak sobie myślałem, no strzeli przecież w nie, no nie będzie taki durny. No on sobie po prostu poczekał, aż one przeszły, no. No łobuz, no łobuz, no, no łobuz. Cóż można powiedzieć, łobuz. Wielki łobuz. Czy ja chcę kupić tutaj primary training tylko i wyłącznie dla mojej ice monki? Może. Żeby przestała być takim łobuzem. Może. Dobra, odpalamy. Wszystkie możliwe działa. Patrzcie. Skill nie jest w stanie zabić już jednego BFB. Znaczy zabija, ale tak ledwo. Dobra, turbo damage, laser bomb. Jedziemy. Nie ma pieniędzy, nie ma nic. Dramat.
No ale staramy się już nie zginąć, tak? Staramy się już, no, jedna śmierć na odcinek, powiedzmy, że żebyśmy się postarali więcej nie mieć. Pomimo tego, że to jest trudna Odyseja, bo ona jest trudna. Mapy nie są łatwe. Założenia nie są łatwe. Pieniędzy nie ma dużo. I takie dziwne wrażenie mam, że może ten Klejak nie był zły, żeby go gdzieś tam rozbudować i trochę te opanować sytuację, albo go gdzieś dać tu, żeby tu jeszcze spowalniał, nie? Tu musimy skilla odpalić, bo tutaj nie ma opcji, żeby to nie było bez skilla i drugiego też. To nie ma opcji, żeby tu nie było turbo damage, laser bomba. Może do końca gry nazbieramy ten primary training. Może. Dzięki temu te nice monki może dostanie tutaj więcej zasięgu troszeczkę. No problem jest, problem nam się tutaj stworzył, że jest 105 tura, a my nie wyglądamy zbyt mocarnie, nie? Nie wyglądamy zbyt mocarnie na mapie. No czemu ty nie stunujesz tych moabów? Halo? Jezu. Dobra, żyjemy. O Jezu, nie! Turbo damage, laser pop. Dobra, primary training jest. Dzięki temu Ice powinien mieć tutaj troszkę lepszy zasięg. No, chyba nie ma. Chyba mu to nie dało zasięgu. More range. No i gdzie masz ten more range? Nie widzę, żeby tutaj ten range gdzieś nagle wyraźnie się zmienił. Nie widzę. Dobra, możemy sobie tutaj dostawić subika, nie? Niech se strzelo. Zawsze to jeden pop. Dobra, musimy odpalić drugiego skilla. Tu nie ma opcji. I pierwszego też. Turbo damage, laser bomb. Churchill, który ty masz level w ogóle? 19. Czy ty wbijesz 20 level do końca gry? Ale to by było mocne. Co ty dostajesz na 20? Moab barrel shells and main gun do massively increased damage per hit. Czyli turbo damage, laser bomb. Chyba powinniśmy to już przeżyć. No, te ceramiki mnie po prostu zdziwiły, powiem wam, bo nie spoję... turbo damage, laser bomb. I ta Odyseja grana na speedzie to jest taka 190 na 150 ciśnienia i wydech, czy coś biegnie, czy nas coś zapije. Turbo damage, laser bomb. Teraz przynajmniej trochę spajków naprodukowaliśmy, więc się nie boimy. Gorzej jak taka runda jest, że od razu szybko leci do nas wszystko, a my nie mamy spajków jeszcze, nie? Teraz jak mam tyle spike ballów, to się nie boję, nie? Bum i zginął. typowy Maciej. Teraz jak mam tyle spajków, to się nie boję. Bach, śmierć. Dobra, bo tu nie jest śmieszne, ale tak może być. Dobra, co my z tego zomga zrobimy, co do nas przyjdzie w następnej turze? Co? Ten jaki ma zasięg skubany teraz. Strzela gdzieś tam tymi rakietami. Dobra, on będzie miał 20 level na Zomga, więc on go zabije. On go zabije, ja believe. Dobra, dodamy Twin Gunsa. To nam pomoże zabić. Zobaczcie, jakie chore popy ma. 500 popa już ten subik zrobił. To jest morderca. To tam, że Churchill ma 150 tysięcy, że nawet głupi Overdrive ma 12 tysięcy. Spajki pewnie mają 12 tysięcy i drugie spajki 30 tysięcy, nie? Ale to jest waleczne zwierzę. Nie chcę chyba skilli marnować teraz, chociaż ten mogę, bo ten mi się odczyta do 120, do 110. Załaduje mi się na nowo, więc niech on tutaj pałuje to... Zanim będzie potrzebny, opowiedzmy tak, zanim będzie potrzebny, to się powinien załadować, tak? No właśnie, max level. Jaki fajny ten Sentai na 20, jakie ma bryle. Boss Attack's Dead! Fajny ten skin Sentaja w takich okularkach czerwonych, co? Dobra, jak on będzie miał zasięg, to od razu odpalamy Turbo Damage Laser Bomb, a później staramy się drugim skillem rozebrać Jezus Maria. Ej, ale ja liczyłem, że to już zginie. Churchill na 20 ze skillem nie jest w stanie Zomga zabić. Nie zgadzam się. Czy to może zginąć już? I odpalamy skilla i... Czego klikałem escape i nie zadziałało? Dlaczego klikałem, kurwa, escape i nie zadziałało?
Przepraszam za brzydkie słowa. Dobra, moi drodzy, dobra, jedziemy, jedziemy. Dobra, od razu może to odpalmy i tyle, no. Niech to spałuje tego zomga. Jednak to jest lepsze, o widzicie, i teraz Turbo Damage Laser Bomb wjedzie i to wszystko wyczyści. Strategia, moi drodzy, strategia. Maciej obrazował strategię i został spaniszowany. I tym się właśnie różni ta gra od innych. Trzeba myśleć. Odwróciliśmy skille i już śmierć. Inne skille i życie. Widzicie? Takie to jest piękne. No nic, udało się. Zginęliśmy dwa razy i zostały nam dwie jeszcze gorsze mapy. Jeszcze gorsze mapy. Dramat. Ale to już nie w tym odcinku, także dzięki wam serdeczne. Na szczęście jeszcze parę groszy mam na te wykupowanie śmierci. Dzięki wam serdeczne. Trzymajcie się. Do zobaczyska w kolejnym odcinku. Siemanderko i pa pa.